straciliśmy dwie bramki, przegraliśmy 2-0. No. Tyle. No. Bo rzeczywiście no, zawsze wiadomo, wrażenie jest wokół inne, ale wydawało się, że zabrakło nam takiej determinacji, że rzeczywiście gdzieś coś was, ta presja pętała, porażała, czy tam nie było mowy tym razem. Znaczy, ja nie chcę odpowiadać za innych, no ja powiedzmy w kwestii mojej osoby, ja uważam, że sobie nie mam nic do zarzucenia i w kwestii determinacji i woli walki, ponieważ wiedziałem, jakie to jest spotkanie i czego, co może nam dać punkt albo zwycięstwo w Lubinie, więc wiedziałem, że musimy tam jechać i z myślą taką, że wygramy to spotkanie, a nie tylko tam pogramy sobie w piłkę. I kwestii wyniku już wszyscy wiemy, jak to się skończyło, przegraliśmy to spotkanie i uważam, że może problem gdzieś tam był taki, że w ostatnim spotkaniu wygraliśmy też 6-0, gdzieś może wkrada się jakaś może większa pewność siebie i gdzieś to może nas tam troszeczkę za bardzo uspokoiło. Może to był gdzieś jakiś tam powód tego wszystkiego. Zresztą też wiemy, że Zagłębie miało jeden dzień więcej odpoczynku i to też w kwestii narzucania spotkań co 3 dni daje duży komfort. No, oczywiście, że mieliśmy pretensje, bo wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, nie mamy wielu zawodników, nie jest nas, nie możemy sobie pozwolić na rotacje, tak jak powiedzmy były w Zagłębiu i dla nas każdy zawodnik się liczy i tym bardziej wiemy, że Sito był w dobrej dyspozycji, a w tej chwili może się okazać, że może już do końca tego sezonu nie zagrać i to jest duża strata dla nas. On starał się to, przepraszam za to, starał się wytłumaczyć. No to było, raczej nie było takiej sytuacji, chociaż spotykając go na drugi dzień w szatni z limem pod okiem, no to też odzwierciedla to, że to nie była sytuacja sprowokowana przez samego Sito, tylko przez zawodnika Lubina i gdzieś tam przez decyzja sędziego spowodowała może dodatkowy wynik i cała frustracja się złożyła na to, że Sito zrobił jak zrobił. Szczerze nie widziałem tej sytuacji, siedziałem na ławce z daleka przy tym samym jakimś tam zamieszaniu. Nie wiem, co tam się tak naprawdę wydarzyło i też nie widziałem nigdzie tego na wideo, więc ciężko mi jest powiedzieć i gdzieś tam powiedzmy no tyle co słyszałem, że po tym uderzeniu gdzieś tam kopnął buksę czy chyba kopnął buksę i gdzieś tam jeszcze chyba kogoś złapał jeszcze tam przy pchankach, ktoś tam siedzi, tam się wydarzyło już różne rzeczy, ale ja uważam, że takie sytuacje nie powinny się wydarzać, przynajmniej jeszcze w tym bardziej w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy i każdy z nas wiedząc o tym, że mamy powiedzmy za 3 dni kolejne bardzo ciężkie spotkanie, musi tonować swoje nastroje i wiedzieć, że jest bardzo potrzebny zespołowi i nie może sobie pozwolić na takie zachowania. Każde spotkanie jest inne i ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądało jutro. No, tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. Arka jest kompletnie innym zespołem niż Ruch, kompletnie innym zespołem niż Zagłębie, więc trzeba sobie jasno powiedzieć, co trzeba zrobić w tym spotkaniu, żeby to spotkanie wygrać. I gdzieś tam moim zdaniem nastawiamy się na to, że jednak Arka tu przyjedzie troszeczkę cofnięta i będzie chciała gdzieś tam wyprowadzać jakieś kontrataki. Nie chcę mi się w to wierzyć, żeby Arka się narzuciła i próbowała tutaj narzucić swój styl gry, ale to na wszystko trzeba być przygotowanym. Ja wychodzę z założenia, że trzeba gdzieś tam być na wszystko gotowym i co się może wydarzyć w danym spotkaniu. Z drugiej strony uważam, że pokazaliśmy z Ruchem, że jesteśmy w stanie zdominować rywala i wygrać przekonywująco i strzelać bramki, grać widowiskowo i uważam, że to nie był jednorazowy wyczyn. Jak powiedziałem wcześniej, no ja nie mogę odpowiadać za wszystkich, tym bardziej każdy jest dorosły, każdy ma swoje myśli w głowie i nie mogę odpowiadać za to, co dany zawodnik myśli i co on sądzi o danej sytuacji. Ja gdzieś tam zawsze wchodzę z założenia, że wolę odpowiadać za siebie i za swoje emocje i za to, jak gdzieś tam potrafię się do tego ustosunkować. Z drugiej strony gdzieś uważam, że może potrzebujemy chyba większej presji, jaka jest, taka jaka była przed Ruchem. Widocznie w tej chwili przed Arką jest taka sama i wiemy, że te spotkanie musimy wygrać i nie ma zmiłu i widocznie może pod takim działaniem jesteśmy w stanie
stanie funkcjonować trochę inaczej. Być może, nie chcę mówić, że to był jakiś czynnik, bo ktoś pomyśli, że o, może tak było, że Śląskowi się tam trochę w gołach poprzewracało, bo wygrali z Ruchem 3-0 i teraz mogą grać nie wiadomo co, więc to ciężko mi powiedzieć, ale był też taki moment w tej rundzie, gdzie gdzieś tam zaczęliśmy łapać fajne wyniki, pojechaliśmy na Krakowie i też było, pierwsza połowa pokazała, że sorry, ale nie możecie sobie grać tak w piłkę, jakbyście chcieli na luzie, więc tak to funkcjonuje. Być może gdzieś tutaj też niektórym się zapaliła lampka, że można coś na spokoju wygrać. Oczywiście, no zagrałem już tyle spotkań swojej przygody z piłką, więc zdaję sobie sprawę, co jest presja i takie mecze jak w Lubinie, czy teraz jaki będzie, już grałem niejednokrotnie, więc jestem dorosłym człowiekiem i zdaję sobie sprawę, co trzeba zrobić, jak się zmotywować do takiego spotkania i nie ma czegoś. Wydaje mi się, że nie mogę sobie narzucić presji, żeby mi wiązała nogi, bo będzie do tego jest dodatkowy problem. Ja myślę, że nie. Byłem za granicą i też było wielu obcokrajowców i potrafiliśmy wszyscy się zjednoczyć i grać dla zespołu. Uważam, że nie ma czegoś takiego. Wiadomo, że tutaj gdzieś szukamy drugiego dna i pewnych gdzieś tam namiastek tego, dlaczego jest tak, jak jest, ale ja uważam, że tak nie jest. Z drugiej strony, dlaczego, ktoś mi powie, dlaczego, po co Biliński walczy, tak jak walczy, jak mu się kontrakt kończy. Po prostu taki jestem i tak do tego podchodzę i to, co z tego, że gdzieś tam są obcokrajowcy, są Polacy, są zawodnicy stąd, zawodnicy z innych miast i nasze tego podchodzą. Wydaje mi się, że to powinna być jedna związana grupa, która gdzieś tam powinna funkcjonować razem. Pewnych planów nie wyjawię, ale na tą chwilę nie prowadzę rozmów ze Śląskiem Wrocław. Nikt z klubu nie zaproponował rozmowy ze mną. Na dzień dzisiejszy do 30 czerwca jestem zawodnikiem Śląska Wrocław i co się wydarzy od 1 lipca, to już się okaże. Jestem takim zawodnikiem, jestem takim człowiekiem przede wszystkim, który ma taki charakter, że nigdy nie odpuszcza i czy bym był tu, czy w innym zespole, walczyłem o dobro tego zespołu, ponieważ zawsze podchodzę do tego, że to jest mój drugi dom i muszę pokazać się z jak najlepszej strony i żeby ja był zadowolony i zespół i cały klub, powiedzmy, więc uważam, że mimo wszystko, jak powiedzmy, nie będzie mi dane dalej kontynuować swoje przygody z piłką ze Śląskiem Wrocław, to do ostatniego meczu, do ostatniej minuty w tym zespole będę walczył za klub.